Poniedziałek, 27 maja. Grzegorz Żądło, zapraszam na główne wydanie informacji. Wielki sukces mieszkańców Katowic. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że uchwała w sprawie tzw. Lex Developer na Burowcu jest niezgodna z prawem. Przypomnijmy, władze miasta i radni rządzący do niedawna Katowicami koalicji za wszelką cenę chcieli umożliwić prywatnemu inwestorowi zabudowę byłego terenu kolejowego. Miało się to odbyć wbrew ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Łukasz Kądziołka. Na ten moment czekało wiele osób. Stwierdzę, że zaskarżona uchwała jest niezgodna z prawem. Chodzi o uchwałę w sprawie inwestycji Lex Developer na terenie katowickiej dzielnicy Burowiec. Taką wizję przedstawił miastu inwestor. Pomysł budowy 96 mieszkań w jednorodzinnych budynkach na terenie po linii kolejowej wywołał duży sprzeciw. Protesty nic nie dały. Sama uchwała została przegłosowana w kontrowersyjnych okolicznościach. Sesję zwołano pod nieobecność dwójki opozycyjnych radnych. Dzisiaj, ponad rok po głosowaniu w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd nie miał wątpliwości, że urzędnicy nie dopełnili swoich obowiązków. Podjęcie zaskarżonej uchwały bez wcześniejszej analizy zapotrzebowania mieszkaniowego na terenie gminy Katowice, bez wzięcia pod uwagę rzeczywistych potrzeb mieszkańców, bez analizy potrzeb i możliwości rozwoju gminy, kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także z pominięciem jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia uchwały. Sąd przychylił się do zarzutów, jakie znalazły się w skardze mieszkańców. Ci wskazywali, że potencjalna droga do szkoły dzieci z planowanego osiedla prowadzi przez tereny prywatne i przemysłowe, a nawet przez dwumetrowy mur. Po orzeczeniu sądu apelują do prezydenta i inwestora. Macie prawo złożyć skargę kasacyjną, złóżcie ją. Natomiast nie używajcie prawa administracyjnego do tego, aby na przykład próbować kontynuować proces inwestycyjny w postaci pozwolenia na budowę. Bo uznanie uchwały za niezgodną z prawem to nie to samo, co jej unieważnienie. Czas na to drugie już minął. Sąd z uznaniem odniósł się do staranności, z jaką strona społeczna przygotowała skargę i zwraca uwagę, że uzasadnienie uchwały Rady Miasta było bardzo mało szczegółowe. Z całym szacunkiem, nie chciałbym tutaj urazić, ale biorąc pod uwagę taką zwykłą analizę merytoryczną, no duża dysproporcja. Miasto na razie lakonicznie komentuje decyzję sądu. Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku. Służby prawne muszą przeanalizować to uzasadnienie i w zależności od tej analizy będą podejmowane ewentualne dalsze kroki w tej sprawie. Sprawie, która zamknięta nie jest, bo trzeba czekać na uprawomocnienie się wyroku. Inwestor, spółka należąca do grupy Pietrzak, może się od niego odwołać. Niezależnie od tego welostrada Katowice-Sosnowiec, która miała powstać w miejscu planowanego osiedla, na razie i tak nie może zostać wybudowana w optymalnym śladzie. W dalszym ciągu jest to teren prywatny. Dla jednych to praca, dla innych sposób na życie, a dla jeszcze innych niespełnione marzenie o byciu pilotem, stewardesą czy też mechanikiem lotniczym. Lotnictwo to też motyw przewodni 21 tygodnia organizowanego w ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Na chętnych czekają warsztaty, konferencje, a także pokazy przygotowane przez studentów kierunków lotniczych, którzy stawiają pierwsze kroki w tym świecie. Karolina Komada. Aleksandra pierwszy lot odbyła mając 7 lat jako pasażer, ale już wtedy wiedziała, że do samolotu kiedyś wróci. 13 lat później wróciła już jako pilot. Teraz ma za sobą 200 wylatanych godzin. Pamiętam, że poczułam bardzo dużą wolność i duży komfort, mimo że stresowałam się tego dnia, bo jednak nigdy wcześniej nie latałam takimi samolotami. Natomiast już uczucie, kiedy ma się tę maszynę w rękach i to ty odpowiadasz za taką maszynę, to jest naprawdę cudowne. Odpowiadać za maszynę będzie też Gloria, choć z nieco innej perspektywy. Mój kierunek, tak szczególnie, no to jest to stricte mechanika lotnicza. Jak miałam pierwsze zajęcia, na pewno jeśli chodzi o samą praktykę już w hangarze, no to byłam przerażona, jednak jest to coś nowego, coś nietypowego, też trudnego na pewno, więc nie byłam pewna, czy na pewno to będzie kierunek dla mnie. Szczególnie, że to mężczyźni dominują na kierunkach lotniczych, jednak patrząc na to, jak dynamicznie rozwija się branża lotnictwa zarówno w Polsce, jak i Europie, to chętnych, żeby być częścią tego świata, nie brakuje również wśród kobiet. Obecnie na dwóch kierunkach kształcących specjalnościach lotniczych, czyli transport oraz inżynieria lotnicza i kosmiczna, na dwóch stopniach, studiach inżynierskich, magisterskich, kształci się ponad 350 studentów, z czego ponad 150 zdobywa uprawnienia międzynarodowej licencji pilota liniowego, czy też mechanika lotniczego kategorii B1-1 samoloty turbinowe.
Choć na pierwszy rok studiów wszyscy są przyjmowani na tych samych zasadach, to badania lekarskie i kwalifikacje od drugiego roku weryfikują, czy studenci pozostaną na poszczególnych specjalnościach. Nie wystarczy też samo zainteresowanie lotnictwem. Oprócz samego takiego zainteresowania wydaje mi się, że trzeba mieć takie samo zaparcie, aby właśnie przezwyciężyć wszystkie trudności. Potem jednak kariera w lotnictwie stoi otworem, zwłaszcza, że katowickie lotnisko nieustannie się rozwija. Lokalizacja lotniska to jest bardzo wielki potencjał. Potencjał wynikający z możliwości rozwoju takiego, że możemy obsługiwać 2, 3, 4, 5 razy więcej pasażerów niż obecnie. A przede wszystkim najważniejsze, to lotnisko nie wymaga dopłat. Samo na siebie zarabia i mało tego, zarabia na swój rozwój. Wszyscy zainteresowani branżą lotnictwa mogą wziąć udział w warsztatach zorganizowanych w ramach Europejskiego Miasta Nauki. Tydzień latania potrwa do niedzieli 2 czerwca. Już nikt nie będzie mógł zaciągnąć kredytu na czyjeś dane, ale jest jeden warunek. Trzeba zastrzec swój numer PESEL. 1 czerwca wchodzą w życie przepisy, na podstawie których instytucje finansowe będą musiały sprawdzić, czy PESEL figuruje w bazie numerów zastrzeżonych. Magda Sincewicz. Od połowy listopada ubiegłego roku swój PESEL zastrzegło już 2,7 miliona osób. Dzięki tej usłudze obywatele mogą zabezpieczyć swoje dane osobowe. Dodatkowo od 1 czerwca wszystkie instytucje finansowe, zanim udzielą komuś pożyczki czy podpiszą umowę, będą musiały sprawdzić rejestr zastrzeżeń numerów PESEL. W ING jesteśmy przygotowani na wdrożenie weryfikacji numeru PESEL w bazie zastrzeżeń Ministerstwa Cyfryzacji, zarówno od strony proceduralnej, jak i od strony systemowej. W banku będziemy weryfikować, czy PESEL jest zastrzeżony w tych procesach, które jakby wskazuje nam ustawa. Takie jak na przykład otwarcie rachunku bieżącego czy udzielanie kredytów, pożyczek lub kart kredytowych. Będzie to też dotyczyło wypłacania gotówki. Gdy okaże się, że numer jest zastrzeżony w bazie, to bank nie będzie mógł podpisać umowy z takim klientem. Ci, którzy to wiedzą, już dawno skorzystali z nowej możliwości. Ja już mam, oczywiście wzięłam sobie potwierdzenie, bo to jest ważne i bardzo dobrze, że wie Pani, że będzie zastrzeżony, bo w zasadzie wszędzie podajemy, nawet w aptece i nie wiadomo, co potem z tym się dzieje, prawda? Żeby nikt nie mógł skorzystać, możliwe jest branie pożyczek różnego rodzaju na PESEL i wykorzystywanie danych, dlatego warto to zrobić. Zwłaszcza, że nie jest to trudne. Można to zrobić poprzez stronę internetową gov.pl, aplikację mObywatel lub w urzędzie, jak między innymi tu, w Katowicach. Wniosku nawet nie trzeba pobierać, można go wydrukować tutaj na miejscu. Urzędnik po prostu go wydrukuje, następnie poda nam do podpisu. Złożenie takiego wniosku będzie bezpłatne, w związku z czym tutaj nie musimy się liczyć z żadnymi kosztami. No i będzie to procedura, która będzie się odbywała na miejscu, czyli natychmiast urzędnik wpisze ten numer PESEL, który trzeba zastrzec do systemu. Dostaniemy takie potwierdzenie zastrzeżenia tego numeru PESEL i cała procedura zostanie wtedy ukończona. Numer PESEL można zastrzec, a także cofnąć jego zastrzeżenie bezpłatnie. Nie trzeba przy tym podawać przyczyny. W latach 90., gdy zaczęła się ich restrukturyzacja, było ich 70, teraz zaledwie 20. Kopalnie znikają bardzo szybko, wraz z nimi zabytki górnicze. To ostatnia chwila, żeby uratować to, co niszczeje od wielu lat, a stanowi o tożsamości Górnego Śląska. Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków wraz z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przygotowali pierwszy w historii kompleksowy raport opisujący możliwości ochrony i adaptacji tych obiektów. Magda Sincewicz. Kopalni Katowice się udało. Teraz na terenie, na którym działała od 1823 do 1999 roku, znajduje się siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Muzeum Śląskiego i Międzynarodowego Centrum Kongresowego. W jej ślady mogą pójść kolejne. Powstał pierwszy w historii kompleksowy raport dotyczący zabytków górniczych. To jest tak naprawdę wstęp do bardzo szeroko zakrojonych badań, które zaplanowaliśmy w Krajowym Programie Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami. Na Śląsku proces likwidacji kopalń postępuje i powiedzmy sobie szczerze, przyspiesza. Dlatego trzeba się pospieszyć, bo ocalić to, co od lat niszczeje. To odpowiedni moment, a nawet przełom, bo po raz pierwszy centralna instytucja tak kompleksowo zajęła się tym tematem. Jeżeli to nie będzie w jakimś sensie ustawowo zagwarantowane, no to nie myślę, że będziemy mieli jakiś sukces. Trzeba by było tą sprawę przede wszystkim uregulować, żeby muzeum po wykonaniu tej pracy, o której była mowa, mogło przystąpić do dalszych etapów i jeszcze wybrać te elementy obiektów,
infrastruktury kopalniane, które mają znaczenie historyczne. Najpierw jednak trzeba zbadać wiele obiektów. Raport liczy prawie 300 stron. Jest dostępny w internecie. Można go pobrać za darmo. Zawiera rozdziały dotyczące m.in. zarysu historii przemysłu wydobywczego, aktów prawnych do zakładania kopalń, rodzajów górnictwa czy surowców kopalnych w Polsce. Gdyby nam się to udało, łącznie z digitalizacją tych wszystkich obiektów, no to będzie to pierwszy raz na świecie, kiedy tak kompletna dokumentacja cyfrowa powstanie na bazie likwidowanych kopalń. Taka baza to podstawa do kolejnego kroku, jakim ma być ochrona i adaptacja niesłużących już wydobyciu węgla budowli, sprzętów i urządzeń. Po zwycięstwie nad Arką Gdynia GKS Katowice awansował do piłkarskiej ekstraklasy. Kibice już w nocy przywitali piłkarzy przed spotkiem, ale oficjalna feta rozpoczęła się o godzinie 17 w poniedziałek. Awans GKS-u zbiegł się w czasie z budową nowego miejskiego stadionu, który jednak ma być gotowy dopiero wiosną przyszłego roku. Łukasz Kądziołka. Dzisiaj w Katowicach to zdanie powtarzano często. Na fetę przed Spodkiem przyszły tłumy, a piłkarze przyjechali piętrowym autobusem. Oprawa godna zdobycia Mistrzostwa Polski, choć to tylko awans z drugiego na pierwszy poziom rozgrywek. Dla katowickiej Gieksy to najważniejsze wydarzenie w ciągu ostatnich 20 lat. Działacze klubu są przekonani, że do ekstraklasy nie trafiają na chwilę. Od którego momentu uwierzyłem, że Gieksa będzie w ekstraklasie? O, z ubiegłego roku po derbach z Ruchem Chorzów. Ja nie chcę podzielić losu ubiegłorocznych drużyn, które, jak wiemy, Ruchu czy ŁKS-u, które awansowały do ekstraklasy i po sezonie spadły. To byłaby sytuacja naprawdę fatalna. Ja chcę, żeby GKS Katowice zadomowił się w ekstraklasie na długie lata. Po ostatnim gwizdku w Gdyni stres był, bo zaliczka bramkowa niewielka. Jednak jeden gol wystarczył. Teraz GKS powalczy z najlepszymi, więc czas na przygotowania. Te zaczną się od rozmów. Z właścicielami klubu, z prezesem i ten kompleks jest bardzo potrzebny. Ja jestem gotowy, właściciele zawsze wiedzieli, że ja mam na wszystko zaplanowany czas. Tutaj wiadomo, że chodzi też o środki finansowe, to jest normalne. Natomiast jeśli chodzi o zespół, to jesteśmy przygotowani. Właściciele się cieszą, ale liczą też na to, że znajdą się chętni do wsparcia klubu, który utrzymywany jest z budżetu miasta. Nowy stadion to są nowe perspektywy przede wszystkim sponsorskie i oczywiście teraz jest duża praca do wykonania, żeby poszukać jeszcze kogoś do tego, żeby do tego sukcesu GKS-u Katowice się dorzucił, a za tym idzie może i w przyszłości niedalekiej świętować Mistrzostwo Polski. Kibice liczą właśnie na miasto i z nadzieją patrzą na przyszły sezon. Wielkie miasto, zainteresowanie władz. Myślę, że damy radę spokojnie w tej ekstraklasie. Na razie czas świętowania, ale przed GKS-em trudne zadanie, bo właściwie co sezon któraś z drużyn, które awansowały do ekstraklasy, już po roku z niej spada. Tak jak w tym roku Ruch Chorzów i ŁKS Łódź. Taki był poniedziałek w informacjach. Jutro zapraszam Państwa o stałych porach. Do zobaczenia.